Uwaga, uwaga! Cześć wszystkim, tu Marysia i witajcie w kolejnym odcinku podcastu Bez Sensu po kolejnej długiej przerwie. I dzisiaj jest ze mną moja kolonia w Dębrzynie. Przywitajcie się! Cześć! I pozdrawiamy ludzi w słuchawkach. I dzisiaj opowiemy wam różne historie z tej kolonii. Będę dawać telefon dziewczynom i jakoś tak randomowo po prostu opowiemy wam różne najciekawsze rzeczy, ale najpierw intro. Bez sensu. Dzień dobry, tu Gaja, nie wiem czy mnie kojarzycie. Powiem wam dzisiaj o miotaczu ognia. Mamy bardzo fajnych sąsiadów, serdecznie pozdrawiam, którzy cały czas robią jakiś hałas. Ostatnio postanowili, że wyjdą na balkon, zaczęli psikać dezodorantem i podpalili ten dezodorant. Inka z mojego pokoju, pozdrawiam, tak się wystraszyła, dosłownie wszystkie się strasznie wystraszyłyśmy i no, nie polecam, nie podpalajcie dezodorantu. Skończyłam. Na każdym pojemniku takim pod ciśnieniem jest napisane, żeby absolutnie nie przechowywać tego w żadnej ciepłej temperaturze. Absolutnie trzymać z dala od ognia. Przecież to może wybuchnąć. Ja nie wiem, ludzie po prostu nie myślą. Zamknijcie. Ja nie mogę. Dobra. O, możesz tam stać. Bo ogólnie to pani kierownik wbiła po bluzę dla jakiejś swojej wnuczki, czy coś takiego. Ja bym się bała, podpalając taki psikający spray, że ta puszka wybuchnie mi w twarz i mnie zabije. Mojemu koledze kiedyś u babci podczas zdalnych, pozdrawiam, on właśnie robił coś takiego i podpaliła mu się cała puszka, w rękach mu się paliła. Dosłownie. Czy on to musiał rzucić do wanny? Bo coś no, do wanny rzucił i zaczął gasić. Jezus Maria. No, jak coś jest napisane, żeby tego nie podpalać, to jest jakiś powód, więc no, nie polecam. No, ale no, na szczęście wszyscy żyją, ale ci chłopacy to jest jakaś porażka. Dobrze, jestem Martyna, byłam rok temu w Muszynie, pewnie mnie nic nie kojarzy. I ja opowiem wam o wadach ośrodka. Mamy takie super ciśnienie w prysznicu, w kranie też. Pewnego pięknego dnia myłam sobie włosy. Miałam wtedy szampon na głowie, a szampon jest miętowy, więc mi od razu leciał do oczu i woda się przestała lać. Więc ja stwierdziłam, dobra, umyję to w kranie. Myłam te włosy w kranie przez jakąś minutę. Woda w kranie się skończyła. No. Więc Hania z naszego pokoju powiedziała, dobra, idę po kierowniczkę. Ja cała w tym szamponie, wszędzie miałam ten szampon, zawijam się w ten ręcznik. Pani kierowniczka przychodzi, odpala prysznic, woda działa. W ogóle ten ośrodek to jest jakaś porażka. Tu na zewnątrz jest tak ładnie. I to jezioro jest piękne. Są w ogóle kajaczki, jagody tu rosną, malinki. Są nawet takie domki. Vibe jest super, ale w środku to się wszystko rozpada. Ale jakby kolonia jest super i dobrze się bawimy, mimo tego, że łóżka nam się rozpadają. Ja też miałam sytuację, że właśnie za pierwszym razem, jak poszłam się myć, to poszłam wtedy, co wszyscy. I wtedy tu w ogóle nie ma ciśnienia w tych prysznicach, bo jak się pójdzie wtedy, co... To tak a propos tych chłopaków, właśnie trzęsą wszystkimi barierkami w całym ośrodku. Ale nic nie mówimy. I ja byłam pod tym prysznicem, naszamponowałam sobie włosy i w momencie, kiedy byłam cała w tym szamponie, to ta woda się przestała lać. Ja miałam takie, aha, dobra. I jakby zimna woda by się lała, ale ta zimna, ona jest jak z lodowca. To aż boli czasami. No naprawdę, to by był niegłupi pomysł, po prostu pójść do jeziora z tym szamponem na włosach. No ale stwierdziłam, dobra, postoję tu chwilę, to może zacznie lecieć. No i zaczęła lecieć, ale tak znowu, tak mega, mega powoli. W sensie to było chyba najgorsze ciśnienie w prysznicu w moim życiu. A byłam na Sri Lance. I myślałam, że już widziałam najgorsze warunki. Tam nie było w ogóle ciepłej wody, tylko że tam na zewnątrz było 30 stopni i nigdy nie było tak nawet w nocy chłodniej niż te 20, więc woda w rurach, nawet jak była zimna, to ona i tak była taka... Lepiej.
letnia. No i na początku to był taki trochę szok. To trochę jak się wchodzi do morza w lecie, że na początku się wydaje zimne, ale później jest spoko i nikomu to nie przeszkadza. No to tam tak było. Ale tutaj w tej zimnej wodzie się nie idzie umyć, więc... coś czuję, że do tego ośrodka już nie wrócimy? No, ale poza tym jest bardzo fajnie. Kto teraz chce się powiedzieć? Dobra, o tej kuli. Tak. Dawaj. Tak. I też po pierwsze to mam jedną historię o tym, jak pani Kasia mnie uratowała. A pan ratownik miał mnie gdzieś. No. To my tam mamy taką ogromną dmuchaną kulę, w której na wodzie się tak jakby chodzi. I byłam podpięta też liną. No i ta lina się zerwała. Ja sobie gdzieś lecę, nie wiem, co się dzieje. Ten pan ratownik w telefonie siedzi, a pani Kasia biegnie za mną. Ona nie umie pływać, boi się wody, miała telefon w kieszeni i jeszcze sobie zdarła kolano. A tak to na początku nikt jej nie lubił. A propos pani Kasi, to trzeba ją przedstawić, ponieważ to jest najbardziej znienawidzona postać na tej kolonii. Idolka! Mówimy na nią idolka. Dobra, to Gaja, muszę się przedstawić. A więc pani Kasia, nie będę jej tu opisywać. Ostatnio nam powiedziała, że stara się być dla nas miła. A więc... Kiepsko jej wychodzi. Na przykład wbija do nas do pokoju i mówi na zbiórkę w tym momencie. No i my takie, o co jej chodzi? Albo mówi, że mamy absolutnie przechodzić przez balkon, bo to nam się w ogóle może stać i jej lata nauki pójdą na marne, bo ona pójdzie do więzienia. I w ogóle, no... Średnio. Ona ma do wszystkich problem o wszystko. I ona nigdy nie powie nic takim miłym głosem, takim wyrozumiałym, takim kochającym, tylko zawsze ona tak jakby szczeka na wszystkich, mam wrażenie. I ma do wszystkich pretensje. I ja raz, bo ja na początku myślałam, że ona jest miła, bo mieliśmy pierwsze zebranie kadry i ja miałam takie, o Boże, same fajne wychowawczynie, ale będzie fajnie. No i drugiego dnia ktoś z dzieci mi mówi, że ta pani wcale nie jest taka fajna. I mam takie, a dobra, to może tam, nie wiem, no coś, na coś musiała zwrócić gorszy uwagę. Dzień. Gorszy dzień. No ale później ja sobie siedzę na świetlicy na górze i panie mają pokój naprzeciwko. I tam w zasadzie jest tylko ich pokój, jeszcze tylko jednych dziewczynek. No i na tej świetlicy, to jest jedyne miejsce, gdzie tu jest internet, bo tu nie ma ani zasięgu, ani internetu. No po prostu to jest taka czarna dziura na mapie Polski. No i ja sobie siedzę i łapię ten internet tam. I to było... Już chyba było ciemno, to chyba był wieczór. W każdym razie ja tam siedziałam po ciemku i nikt mnie nie widział. I zaraz obok były te drzwi do pokoju wychowawczej. No i przychodzi jedna dziewczynka i mówi, że... To ty byłaś. Ja o tym opowiem. To możesz opowiedzieć o tej zupce chińskiej. Hej, jestem Sonia i właśnie Marysia sobie siedziała w tej świetlicy. Ja poszłam tylko po pieniążki, bo dałam pani moją kopertę i miałam w ręce tą zupkę chińską. I pani się zapytała, pani Kasia mnie zapytała, co ty masz w rączce? No i ja pokazałam, że mam tą zupkę chińską. I ona mi zaczęła wytykać palcami, co w tym jest. Jakieś robaki, jakieś skorupiaki. No po prostu słabo. I Marysia to wszystko słyszała, bo siedziała w świetlicy. I tyle, do widzenia. No i ja wtedy miałam takie olśnienie, że kurczę, ona rzeczywiście jest inna niż ja myślałam, że ona jest. I właśnie to było tak, czy ty wiesz, co jest w tej zupce? Widzisz, to są skorupiaki. Widzisz, co to są skorupiaki? To są takie robaki. Czy ty chcesz jeść robaki? Ja mam takie, babo, wyluzuj. Dziecko sobie kupiło zwykłą zupkę chińską. Jest na kolonii, są wakacje. I ona jeszcze zabrała Soni tą zupkę chińską. No i ja stwierdziłam, że żadne dziecko na mojej kolonii nie może być tak traktowane. Jak ktoś będzie tak traktował, to ja natychmiast idę pomóc. No i poszłam do Soni i powiedziałam, zadzwoń do mamy. Niech twoja mama zadzwoni i powie, że możesz jeść tą zupkę chińską i że mają ci ją zalać. Nie, jakby, nie wiem, jaki jest problem z tą zupką chińską. Jakby... Ja rozumiem, że gdybyś ty nic nie jadła na żaden posiłek, nic nie zjadła na obiad, stwierdziła, że wszystko jest niedobre i będziesz jeść same zupki chińskie. No, no dobra, no coś trzeba jeść. Ale no, jedna zupka na kolonii, to przecież to jest parę dni, no nie umrzecie od tego. No i koniec końców zostałam dealerem zupek chińskich i wody z czajnika. Chyba
I batonów. I musów. I musów. No. Jedzenia jeszcze. Ogólnie jedzenia i picia. Mogę rozwinąć owsiankę w toalecie. O dobra, to o pogrzebie much chyba. A to jeszcze zrobię do tego krótki wstęp, bo jakby na pierwszych zajęciach, bo ja sobie przez te wszystkie kolonie, które już miałam, których już było kilkanaście, wypisuję taką listę rzeczy, których nie lubię, albo które mnie drażnią, albo których nie należy robić. I mówię to na pierwszych zajęciach, żeby no wszyscy wiedzieli od razu. I tam są rzeczy w stylu, proszę nie pukać do mnie do pokoju, w każdej sprawie, nawet najmniejszej, bo jak 40 parę osób zacznie do mnie pukać z każdą najmniejszą sprawą, to ja zwariuję i dwa dni później będę w szpitalu psychiatrycznym. No i wszyscy się mega tego posłuchali i nikt nie przychodzi do mnie z żadnymi pierdołami, tylko wszyscy jak już przychodzą, no to z jakąś taką sprawą, że rzeczywiście wychowawca nie wiedział, nikt nie wiedział, nie dało się wygooglować, no mama nie wiedziała, no to Marysia. No i ja mówię, że jak jest sprawa życia i śmierci, no to wtedy można przyjść. No i to już skończy wam Apolonia. Tu Apolonia z pokoju poszukiwacza sygnału i właśnie ja chcę powiedzieć tą historię, którą Marysia przed chwilą robiła te wprowadzenie, to tam mamy w pokoju takie muchy. Jak my śpimy, to te muchy nam brzęczą nad duchem. I ja mam wrażenie. Tak, o 5 rano i nam strasznie przeszkadzają. Więc ja biorę laczka, chcę zatuć wszystkie muchy, które są w naszym pokoju. Ja tą muchę nazwałam tak. Kleopatra, bo sobie tak pomyślałam o Egipcie. No. I ja biorę mojego słynnego laczka prawego, zakładanego na lewą rękę. Tłukę muchę, która tak dziwnie usiadła na ścianie, jakby chciała rodzić jakieś jajka. I ona się tak dziwnie rusza, więc ja pomyślałam, że ją zatłukłam. Na laczku znalazłam jej trupa. I ja powiedziałam, o kurde, dziewczyny, ta mucha rodziła, trzeba ją uratować. Dałam ją na balkon pod laczka i dałam jej jakieś tam okruszki z mojego jedzenia. I czekam, aż mucha się ocknie. Nie chciała się ocknąć. Później... poszłyśmy do Marysi i powiedzieliśmy, Marysia, to jest sprawa życia i śmierci. Tak, no, no, tak. To było piękne. No. W kartce mamy tą muchę zawiniętą i... tak. Nie, już ją... Nieważne. I przyszłyśmy do tej Marysi, Marysia powiedziała, co się stało. A my właśnie to, że to jest sprawa życia i śmierci. I Marysia powiedziała, że to jej zrobiło dzień, to co jej pokazałyśmy. No, bo przychodzą dziewczyny, Marysia, to jest sprawa życia i śmierci. Mucha umarła. Byliśmy raz z całym moim pokojem w pokoju 341 i to było po imprezie. No i sobie stałyśmy, jadłyśmy słodycze i nagle słyszymy na schodach panią Kasię. Więc i tam ona mówi coś tam, że jak ktoś nie będzie na Marysiowym czytając, że to coś tam mu zrobi. Co? No nie wiem, coś takiego co? Było. No i... schowałyśmy się do łazienki, bo byłyśmy w nie swoim pokoju i myślałyśmy, że no, coś nam zrobi. Wchodzi pani Kasia i resztę może opowiedzieć Gabrysia. I jak weszła pani Kasia, to ona przyszła z jakąś wielką reklamówką. Ja w ogóle byłam cała zestresowana, bo dziewczyny siedziały tam w tej łazience i no jakby pani odkryła, to by był taki po prostu ochrzan, że no... I weszła z tą reklamówką i tak mówi, oddawaj wszystkie swoje słodycze. Ja się zastanawiam, o co chodzi, no to jest moje jedzenie i tak trochę bez sensu. I pani powiedziała, no oddawaj te słodycze. Ja się pytam, no po co, proszę pani, przecież, no o co chodzi? I pani powiedziała, żebym ja ją zrozumiała, żebym nie była na nią zła, ale po prostu dziewczyny przychodzą i mówią, że boli je brzuch, bo coś tam nażarły się waty cukrowej. A ja powiedziałam, że no dobra, ale ja tyle tych słodyczy nie jem, dlaczego mam je oddać? No jak wszyscy, to wszyscy. I później zadzwonił telefon, ja tak stoję, miałam już wyciągać te słodycze, zadzwonił do pani telefon i pani powiedziała, no zaraz wyjdę, i zaraz przyjdę. I poszła z tym telefonem. Ja tak się zastanawiam, co robić. Minęło jakieś, nie wiem, 15 minut, pani dalej nie przyszła, znalazłam inną panią i dałam jej te słodycze.
Później, następnego dnia, jak poszłam... przez ten czas jeszcze dziewczyny poszły już do swojego pokoju. Po prostu uciekły, jakby z mojego pokoju do swojego. I następnego dnia poszłam do pani Kasi i się spytałam, proszę pani, czy pani mi odda moje słodycze, bo innym pani nie zabrała. A pani Kasia mówi do mnie, że ona nie ma moich słodyczy. A ja powiedziałam, że no wczoraj dałam innej pani i ona powiedziała, że pani przekaże. A pani Kasia mówi, no to ja żadnych słodyczy nie dostałam. A ja mówię, no i co teraz z nimi będzie? Pani powiedziała, że odda mi je po obiedzie. Nie oddała mi po obiedzie. Później następnego dnia powiedziała, że odda mi po kolacji i później sama się musiałam upominać i straciłam 2 dni bez słodyczy. Na twoim miejscu, jak ona tylko by wyszła, ja bym wzięła część tych słodyczy, pochowała w jakichś skarpetach, pod materacem i tak dalej. Pani przeszukiwała później pokoje, jak była kontrola czystości, to dosłownie wszędzie zajrzała, do szaf. Pani miała białe rękawiczki. Naprawdę. No to zawsze telefon do mamy. No tak. To załatwia. Dobra, czy kto jeszcze nic nie mówił, a chciałby coś powiedzieć? Dobra, to dopowiedz. Znaczy, bo w zasadzie z tymi słodyczami to było tak, że to były nasze słodycze, które właśnie mieliśmy na imprezie Natalii i Nikoli z okazji urodzin i po prostu one były rozłożone, to głównie dlatego i dlatego Gabrysia ich nie mogła schować, ponieważ one były jakby rozłożone na stoliku, tak prosto. Dobra. Ja chciałam powiedzieć o pani, w sensie bardziej o ratowniku i o biednej Milence, która została, wiem, ale ja chciałam powiedzieć, że potem postanowiliśmy że zrobimy to samo z ratownikiem. I włożyliśmy go do tej kuli i drugi ratownik postanowił go wyrzucić tą linkę, która trzymała tą kulę i on pływał po całym jeziorze w tej kuli i potem już nie miał powietrza, on chciał wyjść, a wtedy dziewczyny go wypchnęły w ogóle jeszcze dalej, potem chciał wyjść w ogóle z drugiej strony, od strony krzaków i wtedy przybiegł drugi ten ratownik i on mówi, a co ty robisz, przecież wkładaj, wchodź tam do tej wody, przecież dam ci 5 zł, chodź do tej wody. Wraz do tej wody, on mówi, o Boże, nie oddycham. I potem on się zaczął kąpać i miał takie brudne skarpetki. On miał białe skarpetki, albo one były czarne chyba. I ja takie, umyj te skarpetki. A on coś tam darł się na mnie, że ja nie wiem, że ja go wziąłam do tej kuli, to ja mam coś tam. Ja chciałam powiedzieć tylko tyle, że pani Kasia podrywa przez cały czas tych ratowników, bo oni są ratownikami, ogrodnikami i kucharzami w jednym. I on ich przez cały... Co? I ona przez cały czas ich podrywa i przez cały czas, na przykład on niesie tą taczkę, bo sprzątają ten i posprzątali tylko kawałek drogi, a potem pani Kasia się pyta, a co z drugą? A to nie nasza robota. I wtedy, a potem ten ogrodnik do pani Kasi mówi, a weź podtrzymaj mi ten, a on, ale ty głupi jesteś, ha, ha, ha. W ogóle przez cały czas taka rozważona. No. Ale autentycznie ona podrywa wszystkich tych kolesi. W sensie, dobra, oni są z takiej bardzo niskiej półki i ona też w sumie jakby... No. Ale oni są w technikum, a ona jest na studiach. No ta pani Kasia, która za drzwiami stoi. Ale Kasia, ja muszę coś dopowiedzieć. Bo ja mam historię, bo ja na każdej kolonii, jak jest taki durny wychowawca, to mam jakiś przypał z tym wychowawcą. Tu jeszcze nie miałam, co nie? Ale to coś czuję, że jeszcze. Ale nie, bo chodzi o to, że jakby raz była pani Zegarek. No i dziewczyny tak mi się na nią skarżyły i ja w końcu powiedziałam im, że słuchajcie, to nie może tak być, że ona nie pozwala wam do mnie przychodzić, absolutnie tak być nie może, jeżeli cokolwiek takiego będzie, macie natychmiast do mnie przyjść i ja to rozwiążę. I ona akurat za mną stała. No, ale w sumie nie powiedziałam niczego takiego, w sensie nie pojechałam po niej mówiąc, że ale durna baba, tylko no powiedziałam takie normalne rzeczy, które mi się po prostu nie podobały, więc mogłam tam dyskutować, no i dyskutowałam z nią. No i w sumie na moje wyszło, bo miałam rację. A ostatnio było i gorzej i lepiej jednocześnie, bo była taka pani, na którą mówiliśmy Karyna, bo ona wygląda jak taka typowa Karyna. No i... Potwierdzam. No i ona chodziła po stołówce i kazała wszystkim dzieciom jeść wszystko, nawet jakby... Nawet jeżeli dostały za dużo, już nie mogły tego jeść, albo jeżeli coś było niedobre i na przykład ona sama tego nie zjadła, bo raz mieliśmy jakiś obiad, żeby jakieś mięso, ryż i buraki. I ona nie zjadła tych buraków, powiedziała, że są niedobre, ona w ogóle nawet chciała mi je oddać,
powiedziałam, że nie chcę, bo już i tak, znaczy te buraki dla mnie były spoko, ale już pani kierownik mi je oddała, no to już nie chciałam jeszcze trzecich buraków od Karyny. No i ona zostawiła te buraki, trochę ryżu też nam chyba zostawiła, no w każdym razie nie zjadła tego wszystkiego, a po dzieciach chodziła i kazała im jeść. No i wszyscy się tak na to wkurzali, no i też tam zakopywali te buraki i tak dalej. I Zbycha, on siedzi sobie przy stole, no i podchodzi ta Karyna i mówi, że ma jeść. Może jeść ten ryż. No i że ma wziąć jeden widelec i za mamusię. No to Zbycha bierze widelec i je za mamusię. Później bierze kolejny widelec, no i Karyna jej mówi, no to teraz za mnie. I Zbycha tak zwaliła wszystko z tego widelca. I on mówi, tak się wkurzyła strasznie, że teraz to cały stół ma jeść buraczki. No i później gdzieś wieczorem wracamy sobie z basenu, to już była noc. Z ogniska chyba wracaliśmy, no to już była noc, podchodzimy do ośrodka, no i tam właśnie dzieci mi się na nią skarżą, ja z nimi gadam, pocieszam i tak dalej. No i mówię, że to jest głupie, bo ona sama tych buraczków nie zjadła i sama tego ryżu nie jadła, a wam każe jeść. I ona stała obok. I na szczęście, no i tak ona zaczęła nagle iść przed nami, my tak ucichłyśmy. Coś tam zaczęłyśmy gadać, jakieś rzeczy kompletnie nie na temat, żeby było, że coś tam gadamy, takie, mając nadzieję, że ona tego nie słyszała. I się okazało, że ona cały ten czas rozmawiała przez telefon i była zajęta tą rozmową, więc nic nie słyszała. Ale ja miałam taki zawał. W sensie, nie chciałam z nią dyskutować, bo wiedziałam, że wtedy będzie jeszcze bardziej niemiła dla wszystkich, więc no, co ja mam jej powiedzieć. A później chyba jakiś rodzic zadzwonił i powiedział, że co to ma być, że zmusza jego dziecko do jedzenia i później stwierdziła, dobra, no to niech chodzą głodne. Już nikogo nie zmuszała do jedzenia, a wystarczył ten jeden telefon. No to ja jestem Marysia i ja też mam historię o zupce chińskiej. Ja sobie kupiłam dwie zupki chińskie. No, bo tak. I właśnie chciałam sobie zrobić jedną, bo nie smakował mi obiad i nie zjadłam. Więc, a nie miałam miski, ani nic. Więc wziąłam butelkę, obcięłam dół, i wsypałam tam ten makaron i przyprawy. Oczywiście pół makaronu się wysypało, ale mniejsza o to. I myślę sobie, kurczę, nie mam ciepłej wody. No więc zaparzyłam to w zimnej. Znam dwie łyżki, ale ten makaron był jakby twardy dalej. Więc myślę sobie, dobra, zostawię. I akurat wtedy miałam trening, więc zjem po treningu. No więc odłożyłam tą zupkę. Idę na trening i wracam. I szukam tej zupki chińskiej. I wtedy Hania mi mówi, że ją włożyła do toalety. No i ja już sobie myślę, czy jej nie spłukała w toalecie, ale na szczęście się okazało, że ona w tej butelce ją położyła na umywalkę chyba. I właśnie, no była całkiem niedobra. No, zimna zupka chińska i nie miałam sztućców, więc jadłam bez sztućców. Ja bym moja siostra jadła na kolonii zupkę chińską grzebieniem, bardzo polecam. Ja nie miałam. Dobra, zaraz, czekajcie, bo coś jeszcze chciałam powiedzieć. To jest coś, czego ja kompletnie nie rozumiem. Jeżeli chodzi o to, że wychowawcy nie chcą zalać zupki chińskiej, bo to jest tak, wiadomo, że prawie wszyscy tu mają zupki chińskie. Jeżeli oni wam nie zaleją tej zupki chińskiej i nawet ją zabiorą, to wiadomo będzie, że ta historia się rozniesie i część schowa te zupki chińskie, tak żeby wychowawcy nie znaleźli i zjedzą je na sucho. Co będzie jeszcze gorszym dla brzucha rozwiązaniem? Albo na zimno, właśnie. Więc czy już nie lepiej normalnie zaleźć te zupki chińskie? No, jakby, bo inaczej one by musiały faktycznie przeszukać wam wszystkie rzeczy i zachowywać się jak jakaś policja. A po co? No jesteśmy na wakacjach. No dobra, dawaj. No dobrze, no to ja chcę opowiedzieć historię. Tak, nie wiem ile dni temu to było. No gdzieś na początku mniej więcej kolonii. Przechodzi noc, jest wszystko okej. My sobie z dziewczynami siedzimy, się umyłyśmy, wszystko było okej. Więc spędzamy ze sobą czas, bo jeszcze nie jesteśmy zmęczone. Nagle słyszymy pukanie do pokoju. Otwierają się drzwi, a tam nasza ulubiona pani. Wszyscy wiedzą, o kogo chodzi. Kasia! Oczywiście. Wchodzi, my się śmiejemy, skręcamy głowy w prawo i takie... Ona... mi nie jest do śmiechu. Wszystkie wychodzą. Mi mówi, chodź ty tu do mnie, no to ja wstaję i staję przed pokojem. Każe mi się odwrócić, patrzę na spokój. Ona, czy ty widzisz to samo, co ja? A ja takie,
No chyba tak. W mojej myśli. No pokój widzę, no. No tak. I ten. Wstaje kolejna. Ewa w tym samym czasie myła głowę. Wychodzi z łazienki. Dołącza Nikola, później Natalia. Lub na odwrót, nie pamiętam. No ale kiedy dołączają, tak patrzymy na ten pokój. Dochodzi do nas Ewa, ono takie... Ewo, dołączysz do nas? Tak. Więc tam okej. Ona się z nami, nie wiem, ona śmiała się, pokaje. Ona jeszcze... Mam na was krzyczeć, śmiać się czy pakać? Ja takie, no krzyczeć to takie nie za bardzo, pakać nie ma po co. No dobra, no da nam spokój. Ale po jakiejś minucie przychodzi znowu, że no chyba wy sobie ze mnie żarty robicie, dopiero co wam zwracałam uwagę. Więc się faktycznie uciszamy. I ona przychodzi trzeci raz z kolejną panią, nie wiemy w ogóle o co chodzi. Tam mówią, że w ogóle chyba nie chcecie, żeby to się tak kończyło, żeby będziemy z wam zgaszać światło. Po chwili znowu przyszła kolejna pani i nam zgasiła światło tak po prostu i powiedziała dobranoc. Więc przyszli do nas 4 razy w ciągu 5 minut, z czego 2 razy tak totalnie bez sensu. No. Bez sensu. To. Kto jeszcze nic nie mówił? No to ja mam ogólnie historię o tym, że jakby to była... Chyba była pierwsza noc i nam mówiła oczywiście pani, nasza ulubiona pani idolka, pani Kasia, bo my się tak lekko śmiałyśmy, bo oglądałyśmy jakiś filmik, gdzie nie obciągnęłam kolana i palców. I zaczęliśmy tak lekko śmiać i wchodzi pani Kasia i na takie, czemu wy się śmiejecie? Nie można się śmiać, jest cisza nocna. I no, my się zaczęłyśmy znowu śmiać, bo ona jest śmieszna, okej? Okay? I... Dobra, uspokoiłyś. Z tego, że jak głupie rzeczy mówię. No. I potem ona wyszła i tak my się zaczęłyśmy podśmiechiwać. I ona takie wchodzi za 5 sekund, takie, wy naprawdę chcecie spać z otwartym pokojem? I takie było takie... Terroryzuje dzieci. Mogę powiedzieć o strajku? W programie mieliśmy, że mamy grać w naszą ulubioną grę, czyli zbijaka z jakąś inną kolonią. Która jest w ogóle starsza od nas. Tam tak. 16-letni chłopacy. No to dobra, zagraliśmy tam jedną rundę i potem stwierdziliśmy, że to pójdziemy na Marysiowe czytanie. To było w planie. A no właśnie, było w planie. I my mówimy pani, proszę pani, my chcemy iść na Marysiowe czytanie. Pani mówi, ale Marysia, ta bym tego nie uzgadniała. Marysia tam go do mnie mówiła. I ja mówię, ale czemu nie możemy iść? Marysia nam pozwoliła. A pani, ale jestem ważniejsza. Więc my z dziewczyny na drugą rundę usiadłyśmy po turecku na środku tego boiska. Zrobiłyśmy krąg medytacji, strajku. Jestem z was taka dumna. Trzeba się naprawdę. Trzeba robić strajki. Tak, my to zrobiłyśmy. Potem, no to pani nam ustąpiła i powiedziała, dobra, możecie iść na Marysiowe czytanie, ale już takim niechceniem. Czyli też mimo od tego, że dziewczyny się rozpłakały. No właśnie, nie, to jeszcze potem. Dobra, to my idziemy na górę, a kierowniczka, co wy tu robicie? Nie wolno iść do pokoju, macie schodzić na dół, jest druga runda, mamy się nie poddawać. ale proszę pani, nam pani pozwoliła, pani, nie ma dyskusji, idziemy na dół. Poszłyśmy na dół i ja zaczęłam płakać, Nikola zaczęła płakać. Ja więc potem pani powiedziała, dobra, możecie iść do pokoju. My pobiegłyśmy do Marysi. Marysia powiedziała, że jeszcze jakaś taka będzie sytuacja, to mamy dzwonić do rodziców i to z nimi uzganiać, bo w ogóle na początek ta kierowniczka powiedziała, że będzie nam telefony zabierać. Ja zadzwoniłam do taty, jeszcze Zuzia zadzwoniła do taty i... Nie wiem, jak to powiedzieć. Marysia tak fajnie powiedziała, że jakby rodzice wygrali. Nie wiem. No, rodzice są najważniejsi, bo oni no właśnie. W całej kadrze przecież. No i gdyby nie Marysia, to oni by nie mieli pracy. Kto chce teraz? Ja mam już pomysł. Czekajcie, kto tam teraz miał pracę? No więc ja mam historię dotyczącą pani Kasi. Tak naprawdę to nie z jej udziałem, ale... My z dziewczynami uznałyśmy, że pani Kasia to jest po prostu najlepsza wychowawczyni na całym obozie i ona potrzebuje czegoś, żebyśmy po prostu ją zapamiętały. Więc ja uznałam, że poświęcę jej ołtarzyk. I zrobiłam taki ołtarzyk z papieru, myślę, że wyszedł mi naprawdę bardzo dobrze. I właśnie my teraz wyznajemy kult naszej bogini pani Kasi, bo ona jest po prostu niesamowita. I właśnie miałyśmy złożyć jeszcze jej ofiarę, tyle że Marysia miała dać nam zeschłą bułkę, tyle że jeszcze jej nie dostałyśmy. A, to spokojnie, ona tam pleśnieje, żeby była dobrą ofiarą. No właśnie, im bardziej spleśniała, tym lepsza będzie, dlatego też no dziękuję za...
tak. Ja tu się poświęcam, ja tu chodzę do szkoły. Ja też mogę dać. No to my miałyśmy tak, że Marysia sprzedawała te jedzenie po prostu, no i ja, i powiedziała, że pójdzie do Lidla i możemy jej dać listę zakupów, to ona nam to kupi. No i ja idę do dziewczyn do pokoju, no i mówię im, że Marysia jedzie do Lidla, że jakbyście coś chciały, to zapiszcie na kartce, no i jej to dajcie. A dziewczyny tam pokazują takim, że nie ma, nie mów. I się okazuje, że pani Kasia stoi na balkonie i jakieś tam dziewczyny, opierdziela o coś, nie wiem w sumie typowo, o co. Typowo, zawsze o coś. Nie wiadomo o coś i nagle nas mówi po prostu na dół, na zbiórkę ciągle po prostu. I poszliśmy na dole i okazało się, że my nie możemy chodzić do Marysi, no bo u Marysi po ciszy nocnej, czemu my w ogóle jesteśmy? Że jak nam się coś stanie, to nie Marysia będzie odpowiadać, tylko one będą odpowiadać i będziemy i mogą iść do więzienia. Po prostu, i że mamy nie przechodzić do Marysi, ani no, przez balkony, ani nic. No, ale tylko do... Fakultetem. Widziałam, że człowiek jest atrakcją. Teraz sobie będę nagrywało dalej. Bo coś jeszcze chciałam powiedzieć. Jakby, znaczy, to jest prawda, że one za was odpowiadają i tak dalej, ale co to zmienia, czy wy możecie do mnie przychodzić, czy nie? W sensie, no tak, nie możecie przechodzić tu balkonem, ale ja też bym powiedziała, że nie możecie przechodzić tu balkonem, tylko no normalnie drzwiami, ale przecież możecie sobie u mnie siedzieć, ile chcecie. Przyjechałyście na kolonię z Marysią, a nie z panią Kasią, więc zawsze możecie do mnie przyjść, ja jestem do waszej dyspozycji. No i właśnie, tu jest takie jakby czasami niedobre jedzenie w tym ośrodku. Zdarza się, że jest coś dobrego, ale często jest coś strasznie niedobrego. No i... I wczoraj jakoś tak, nie wiem, wszystkim się skończyło jedzenie, a ja byłam ostatnio w Lidlu i kupiłam sobie cały zapas takich tych musów owolowo, one są mega dobre. No i dziewczyny mówią, że już nie mają co jeść i czy mogę im odsprzedać te musy. No to stwierdziłam, no dobra, no bo ja sobie mogę pojechać do sklepu, kiedy chcę, one nie mają co jeść, no to będę odsprzedawać te musy w cenie takiej, jakiej jest w Lidlu. No i odsprzedawałam te musy, sprzedałam wszystkie moje musy, stwierdziłam, dobra, co ja tu jeszcze mam, co mogę sprzedać? I całe moje jedzenie odsprzedałam dzisiaj, pojechałam sobie, kupiłam trochę jedzenia, bo już też bym nie miała co jeść. Ale nie, dzisiaj obiad był w miarę spoko, to muszę powiedzieć, że dzisiaj było w miarę nie. To ja znowu, a więc odnośnie naszej idolki, ostatnio do nas idzie i mówi, że mamy wszystkie się umyć w tym momencie, bo potem będziemy płakać, że nie ma gorącej wody. No i my sobie tak myślimy, że no fajnie, niech sobie mówi, że mamy się umyć, tak nie umyłyśmy. Dalej sobie rozmawiamy, ona po 2 sekundach do nas wchodzi i mówi, a ja mam wam napisać jakieś zaproszenie, czy coś tam pisemnego, a ja sobie myślę, że no jak chce, to może, nie wiem, jak jej się chce, to niech sobie pisze, no ale nie powiedziałam jej tego, bo pewnie by mnie nienawidziła już do końca obozu, więc powiedziałam, że nie dziękujemy i że teraz się pójdziemy myć i w końcu do nas nie wróciła, a my i tak się nie umyliśmy. Pozdrawiam, albo nie. No bo jak nie ma gorącej wody, to co, masz się myć w zimnej? No nie. No już lepiej poczekać. Tak, aż... Głowa boli, jak się myje głowę, to mi po prostu boli głowa po tym. No. Hej, to znowu ja, Oliwia. I chcę... I chcę powiedzieć z najgorszą sytuację, w której prawie nikt w pokojach nie miał wody. I to było tak, że nasza przyszła do nas wychowawczyni i leżała u nas zepsuta już chińska, zupka chińska. I powiedziała, że mamy ją wylać do toalety, bo gdzie indziej. Więc ja poszłam ją wylać i jak spuszczałam wodę, to się zatkało i wody było tyle, że prawie się nie wylała, prawie się wylewała. Więc później pani powiedziała, że pójdzie po kogoś, żeby to odetkał. Więc poszła, albo i nawet nie poszła, bo nie wracała. Więc ja pomyślałam, dobra, spróbuję to sam zrobić, więc próbowałam jakoś tam grzebać tą szczotką do kibla. I to był minus, bo cała była później bruna w tych makaronie i pusteczce, by się nie spłukał po ostatnim razie. No i po prostu już powiedziałam, chociaż woda jest czysta, ale papier leżał, bo chyba tam ktoś smarkał nos czy coś, a tam to ogólnie była czysta woda, więc tyle było wody, że i tak się nie dało do końca włożyć tej szczotki, bo trzeba było rękę sobie wykąpać w tym, więc już powiedziałam, dobra, spróbuję jak chcę zrobić. Wzięłam tą szczotkę, musiałam sobie poświęcić rękę, zaczęłam tam dłubać i naprawiłam,
udało mi się, naprawiłam. No i teraz przez chyba jeszcze kilka, tam jeden dzień nikt nie miał wody, ale przynajmniej się udało i toaleta się odetkała. Czekajcie, bo tu zgłaszasz się już od dawna. To ja mam historię o tej białej rękawiczce i jakiejś pani, już nie pamiętam jaka, ale tak ogólnie to było chyba wieczorem i my z dziewczynami miałyśmy kompletnie brudną toaletę i to już nie było czasu, żeby to, ją posprzątać i... Możesz bliżej dać, bo ci... I ja weszłam do toalety i chyba tam siedziałam z 15 minut, żeby ta pani, no, nie weszła do tej toalety i żeby nie zobaczyła tego brudu. No i to tyle. Okej. Okay. Poradziłaś sobie. No, to masz jeszcze. Mogę ja popełnić? No to ja mam taką historię, że dzisiaj była dla mnie, w sumie była bardzo niedobra zupa i ja postanowiłam, że i tak jej nie będę jadła i wlałam tam połowę kompotu do tej zupy. A później to spróbowałam i się okazało, że ta zupa z tym kompotem była lepsza niż była taka normalnie, bo miała więcej smaku niż taka ta normalna. No, tutaj znowu Milena i co prawda ośrodek to jest i jedzenie są okropne, jak już pewnie wiecie, ale osoby na tej kolonii, ogólnie Marysia, są super i wczoraj Marysia mi bardzo pomogła. Dziewczyny tutaj od razu zauważają, że coś się złego dzieje. Po prostu super są tu wszyscy. I bardzo się cieszę, że pojechałam. Mili, ale zawsze pomogą, jak coś się dzieje. No. Cieszę się, że to powiedziałaś, bo to było tak, wady ośrodka, wszystko jest źle tu. Ale ludzie są fajni, atmosfera jest fajna i pomagamy sobie nawzajem, trzymamy się razem i fajnie jest, co nie? No. Będzie co wspominać, to na pewno. Dobra, niestety, przepraszam bardzo, musimy to skończyć, bo za 9 minut mamy trening i ja się muszę jeszcze na niego zebrać i wy również. Mogę tylko w pokoju koło pani. Ktoś bardzo się na to. Nie, dobra, nie, już nikt nie może powiedzieć. Ja wiem, że macie jeszcze dużo historii. Ale no, już nie damy rady opowiedzieć. Przepraszam was bardzo, bardzo, bardzo. Ale i tak się cieszę, że nam się udało nagrać podcast, bo miało go nie być, a jednak się udało go zrobić. Więc pożegnajmy się teraz wszystkie. Uwaga, pa, pa! Ten podcast ma już chyba 15 części, ale jestem tu z Gają na ostatnią część. Gaja, przywitaj się. Dzień dobry. Bo nam się jeszcze przypomniało parę historii, które koniecznie trzeba opowiedzieć i w zasadzie to jedna, bo to jest historia o tym, jak ukradłam czajnik. No bo, jak już mówiłyśmy, tutaj jest ban na zupki chińskie i w ogóle, nie wiem, bo jak przyjechaliśmy do tego ośrodka, to te wychowawczynie mówiły: Boże, jakie to jedzenie okropne i wszystko tu okropne, będziemy robić tym dzieciom zupki chińskie, może zamówimy im pizzę i tak dalej. I wszyscy byli na tak. I nagle coś się zmieniło i wszyscy są na nie, więc jakby, no nie rozumiem tego, bo na początku byli na tak. No ale dziewczyny zrobiły mi parę dni temu listę rzeczy, które mam im kupić w Lidlu. No, pychałam do Lidla i tam było chyba 50 zupek chińskich, więc kupiłam wykupiłam wszystkie zupki chińskie w Biedronce, wszystkie pomidorowe, bo chciały pomidorowe albo złotego kurczaka. Złotego kurczaka już nie było. No więc kupiłam te pomidorowe, przywiozłam im i się wtedy nagle okazało, że nie wolno tego zalewać. No to miałam takie, no, bez sensu, przecież i tak mają te zupki, to co, na sucho mają je zjeść? No i poszłam do wychowawczyń po czajnik, ale musiałam się z tym tak trochę kryć. No w sensie pytały się, po co mi ten czajnik, no to powiedziałam, że gardło mnie boli i muszę sobie zrobić herbatę. Powiedziała, no to przyjdź tu z kubkiem. Mówię, nie, to nie będę zapraszać głowy, dobra, wezmę ten czajnik. Nagotowałam wody chyba 1,5 litra i zalałam wszystkim zupki. I jeszcze ja mam tutaj kubki z mojego sklepu i parę osób je kupiło właśnie na zupki. Ale później paru osobom jeszcze brakowało kubków i była bitwa o to, kto kupił ostatni kubek na zupkę chińską. W ogóle dziewczyny odkupowały od siebie te zupki, ja im to wszystko pozalewałam i podawałam balkonem z nakazem, żeby jadły to w łazience albo jakoś tak, żeby nikt tego nie zauważył. No i Gaj, zalałam owsiankę. Chcesz to powiedzieć? No więc miałam owsiankę taką z kubka, wiecie, że tam jest płatki owsiane, jakieś tam owoce suszone. Marysia mi to zalała i ja ukryłam się szybko do łazienki i dosłownie zjadłam ją. Mogę te kaszlnąć. Mogę to kaszlnąć. A ja no i ukryłam się tylko w łazience i siedzę w tej łazience i czekam, aż ona wystygnie, ją mieszam, spuszczam wodę co, nie wiem, 10 minut, leję wodę. Jak pani weszła, to w ogóle spuściłam wodę jeszcze raz, żeby było, że wiecie, ja tam nie siedzę na darmo. I potem, jak było już po północy,
ta owsianka dalej była ciepła, już nie była gorąca. To wszystkie się położyłyśmy już do łóżek i nagle wchodzi jedna pani. No więc ja tą szybko owsiankę ukryłam w walizce, bo ja śpię zaraz obok walizki. I myślałam, że ona mi się tam wylała, ale jednak nie. Dziewczyny w ogóle chowały tą zupkę chińską w tym kubku pod poduszkami i w ogóle, ale pani na szczęście nic nie zauważyły i no, ale dobra była. Marysia nam uratowała nasze życie. No bo była strasznie niedobra kolacja jakaś i wszyscy chcieli zupkę chińską, którą mieli i na którą na początku była zgoda, więc jakby no nie rozumiem skąd problem. No i później tak odniosłam ten czajnik, tak, no niby nigdy nic. No ale teraz pojechałam znowu do Lidla i znowu kupiłam te zupki chińskie i jak szłam, znaczy nie, teraz byłam w Biedronce, no i już był złoty kurczak. Wzięłam takie dwie wielkie torby z Biedronki, że takie papierowe, to tak amerykańsko wyglądało, wchodzę z nimi i akurat szła pani kierownik i akurat szła pani Kasia i ona tak popatrzyła mi do tej siatki, no ale one coś tam zaczęły gadać ze sobą, no ale już wiedziałam, że ona wie, że ja zrobiłam te zakupy. No więc stwierdziłam, że nie mogę dzisiaj iść wieczorem do nich po czajnik, bo będą wiedziały, że ja chcę wszystkim zupki pozalewać i będzie drama. Więc poszłam do kuchni i poprosiłam o czajnik, no i go dostałam. Tylko, no i tam pięć dziewczyn jeszcze zostało ze mną, wychodzimy z tej kuchni i akurat na zewnątrz stała pani kierownik, ale dużo dalej, nie widziała nas. No ale nie chciałam tak przejść zaraz przed jej nosem z tym czajnikiem. Więc miałam takie, dobra, musimy gdzieś ten czajnik ukryć, czy nie ma jakiejś tylnej drogi, no ale nie było tylnej drogi. No i jedna dziewczynka miała bluzę taką marysiową, to taką fioletową, no nieważne, miała bluzę, którą mogła zdjąć, więc zdjęła tą bluzę, ja owinęłam ten czajnik, jeszcze ten czajnik był gorący, bo oni mi dali taki świeżo po gotowaniu czegoś, więc on serio parzył, no ale dało się go nieść. Czy ktoś puka? Otworzę to. Gaja, jak coś, my już idziemy. Zamknijcie, mamy zamknięcie. Kolacja! Zamykamy pokoje! Wszyscy wyjdą! Ja pójdę bez butów. Mogę ci pożyczyć buty. No dobra. O, pożyczę ci klapki, mam jedne klapki, możesz pożyczyć. No. Dobra, muszę życia. No i ja ten czajnik tak owinęłam, że zawsze to by była wymówka, gdyby coś tam było widać, kabel czy coś, albo kształt, że no on jest taki gorący, że musiałam go czymś owinąć, ale na szczęście nikt nie zauważył. A i jeszcze papier toaletowy niosłam w ręce, bo dziewczyny kradły papier ze stołówki, bo w recepcji nigdy nie ma papieru toaletowego, jest tylko o 6 rano, jak ktoś się nie załapie, no to nie ma, no więc trzeba brać z tego kibla na stołówce. Więc ja brałam ten papier, że on był taką zmyłą i pod tym był ten czajnik i była ta bluza, no i tak przeszłyśmy niezauważenie i teraz trzymam ten czajnik w szafie i wieczorem będę robić wszystkim zupki chińskie przez balkon. Dobra, musimy to kończyć, bo idziemy właśnie na kolację. Bez sensu.